Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, panie ministrze, i do części państwa posłów z prośbą, apelem, proszę o uniknięcie irytacji z powodu zadawanych pytań, dlatego że proponowane regulacje prawne w tym projekcie ustawy dają możliwość, po pierwsze, pierwokupu, wykupu przez Agencję Nieruchomości Rolnej, dają możliwość ograniczenia w swobodnym obrocie gruntów rolnych, a to niewątpliwie przełoży się na spadek wartości tych nieruchomości, bo zostaną zachwiane mechanizmy popytu i podaży w swobodnym obrocie. To są zasady, które także dotyczą obrotu ziemią rolną. Więc pytanie jest proste, panie ministrze, gdzie tu jest interes rolnika? Przecież to jest ewidentne działanie na jego szkodę. I to pytanie, ono może nie jest ważne dla tych 180 tysięcy gospodarstw, 1,5 miliona, które są rozwojowymi, ale to pytanie jest ważne dla tego 1 320 000 gospodarstw, gdzie średnia powierzchnia jest 10 hektarów. To dla nich jest ważne. Bardzo dziękujemy, dlatego, panie pośle. Dlatego proszę mniej irytacji, a więcej po prostu merytorycznych odpowiedzi. Dziękuję